Witajcie, drogie dziewiarki. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o sposobach, jakie znam na dziurki w plisie. Dziurka w plisie ma zadanie pozwolić na zapięcie dzianiny i kto choć raz wykonał jakikolwiek sweter z plisą, guzikami i pokusił się o zrobienie dziurek na te guziki, wie, że pod wpływem użytkowania takiego swetra te dziurki się rozciągają. Rozciągają się, tworzą się takie brzydkie otworki, które po rozpięciu, gdy się sweterek ma niezapiętym, nie są ozdobą i wtedy bardzo chcemy poznać jakieś tajniki takiego ogarnięcia dziurki na guzik, by zdobiła, a przynajmniej nie straszyła i by udawała, że jej nie ma. To jest tak, że ja znam 3 sposoby na dziurkę w plisie. Mam wśród tych 3 sposobów jeden ulubiony, który w trakcie użytkowania dzianiny nie zmienia kształtu, tak to nazwę, i pokażę Wam. Taki to jest najświeższy sweter, który zrobiłam z plisą na guziki. To jest Art Deco połączone z moherem, już o tym sweterku mówiłam. On teraz występuje w innej roli. Pokazuję dziurki, jakie wykonałam. Sposób ten podpatrzyłam w gazecie FAM. W gazecie FAM, poza przepisami na swetry, po projektach, przed instrukcjami, są bardzo fajne rzeczy, jak wykonywać różne techniki dziewiarskie. Jest to zazwyczaj 1-2 strony różnych rzeczy. I tam właśnie o dziurce na guzik był podany pewien sposób. Zaraz Wam go pokażę. A tutaj właśnie pokazuję do kamery, że ta dziurka, tutaj jeszcze rozepnę, nie zmienia kształtu. O, zerknijcie. Ona jest ciągle taka sama jak w momencie, gdy ją wykonałam. Także zaraz Wam pokażę te 3 sposoby, jakie znam. Tutaj już przygotowałam małe dzianinki, żeby pokazać. W ogóle takim moim ulubionym sposobem umieszczania dziurki jest w ściągaczu 2x2, tak by dziurka była tam, gdzie są lewe oczka. Ona wtedy tak się maskuje, nazwę to maskowaniem. Także wcześniej, zanim poznałam ten sposób, robiłam dziurki o tak. Jest to sposób z narzutem, czyli w jednym rzędzie wykonujemy narzut i zbieramy 2 oczka razem. I to jest sposób, który powoduje, że ta dziurka jest raczej większa. Próbki są wykonane na włóczce Setoso, której mamy właśnie w kolorze czerwonym duży zapas. A w dzianince, w takiej mini dzianince, widać, jak się prezentuje. I teraz pokażę Wam, jak zrobić taką dziurkę z narzutem. To jest bardzo prosty sposób. Taki podstawowy, jaki przychodzi dziewiarce do głowy, gdy wie, że musi wykonać dziurkę. Czyli gdy dochodzę do momentu jerseyu lewego, robię narzut, robię go ściśle. Zawsze okolice okołodziurkowe, tak to nazwę, wykonuję bardziej starannie i tak się przykładam do tego, żeby to było wszystko ściśle zrobione. Także robię narzut, 2 oczka lewe razem, ściągam to, żeby to było wszystko ciasne, bo te dziurki i tak się rozciągną w trakcie użytkowania i idę dalej. Mam znów tutaj, robię narzut i 2 oczka lewe razem. Idę dalej, narzut. Będę miała bardzo dużo dziurek na tej plisce, ale to w celach szkoleniowych. Ściskam to, czyli przeciągam tak nitkę, żeby to wszystko tutaj było bardzo ścisłe i idę sobie dalej. A w rzędzie powrotnym wszystkie te rzeczy przerabiam tak, jak tak zwanie schodzą z drutów. To znaczy oczka prawe na prawo, oczka lewe na lewo, a narzuty na prawo. O tak. I tutaj jest ten narzut. Też ściskam w okolicy tego narzutu i idę dalej.
przerabiam sobie dalej. Doszłam do narzutu, przerabiam go. Jako prawo wynikające ze wzoru, żeby zawsze było 2 na 2. Tak. Takim, to jest wykonanie poprawnie plisy w swetrze, żeby się nie ściągała, żeby się nie zachowywała jak firanka, czyli żeby nie falowała, jest rzeczą trudną i zrobienie później jeszcze na tej plisie dziurki, żeby dziurka nie straszyła, pozwalała na zapięcie dzianinki, to jest rzecz wymagająca kilku swetrów i nabycia doświadczenia w tej materii. Przerabiam jeszcze jeden rząd, żeby Wam pokazać, jak to się zachowało w dzianinie. Tak, jeszcze jeden, żeby było ładnie widać. Także musicie cierpliwie poczekać, jak aż ja tutaj te 20 oczek przerobię. Ale ponieważ zawsze coś mówię przy tym, to chyba nie jest to niewykonalne, żeby pozwolić mi to zrobić. Ta stukot drutów metalowych słychać. Niektóre osoby niedziergające denerwuje taki stukot drutów. Nie wiem, czy to zauważyłyście. No i teraz tutaj. Teraz Wam pokażę. I te dziurki z narzutem wyglądają tak. Pokażę jeszcze tutaj do kamery. Z tej strony. Z tej strony. Jest to w jednym rzędzie wykonuje się jeden narzut, dwa oczka razem, a później w rzędzie powrotnym przerabia się tak, by zachować kontynuację wzoru. I to jest sposób, który przez wiele lat wykonywałam, zanim poznałam ten sposób z FAMU. W trakcie użytkowania zdarza się, że te dziurki, a przede wszystkim jak się przyciąga przez to guzik, one się rozciągają. Nigdy się jakoś tam zbytnio tym nie przejmowałam i taką za bardzo rozciągniętą dziurkę zdarzało mi się troszkę zaszyć kawałkiem nitki z plisy, tak by nadal była dobrze wyglądała. Także to jest ten sposób. O, to jest sposób z narzutem. A teraz Wam pokażę sposób, który bardzo polubiłam. Robi się go troszkę inaczej. Już idę. Właśnie to jest to, co teraz w tej dzianinie zrobiłam. W miejscu, w którym chcemy, by była dziurka. O tutaj. Chcę, żeby ta dziurka była w tym miejscu. Nic nie przerabiam jeszcze żadnego oczka, ale przykładam sobie tutaj tak paluszkiem pomagając, czyli tak jakby zamykam jedno oczko, ale nic nie zmieniając, czyli zamknęłam oczko, przykładając jedno na drugie i przełożyłam je z powrotem na lewy drut. Czyli mam o jedno oczko mniej. By ilość oczek mi się zgodziła, narzucam na drut jedno oczko, robiąc to ściśle i zachowując wzór. Czyli jako oczko lewe przerabiam, ściskam wszystko, żeby było ciasno i idę dalej. Powtarzam ten manewr, czyli mam dwa oczka, wiem, że będę musiała narzucić oczko, powoduję, by było o jedno oczko mniej, nie przerabiając go. Czyli paluszkiem pomagając sobie, przeciągam i zakładam z powrotem na lewy drut, nie przerabiam go. Nabieram oczko, przerabiam jako oczko lewe wynikające ze wzoru, ściskam całość, by było ciasno i idę dalej. Miejsce, które ma być dziurka. Dwa oczka lewe. Paluszkiem pomagam sobie, przeciągając jedno na drugie, by było o jedno mniej, zakładam z powrotem na lewy drut, nabieram oczko. I przerabiam to oczko, to, które było zamknięte, no zmniejszona ilość oczek była. I idę dalej. W rzędzie powrotnym kontynuuję wzór, czyli oczka prawe na prawo, oczka lewe na lewo, by był zachowany mój ściągacz 2 na 2.
zawsze okolice tego narzutu, tego oczka dobranego przerabiam ściśle, żeby tu wszystko się było ścisłą dzianiną, by mi się to za bardzo nie rozwlekło. I idę sobie dalej. Te dziurki są takie do różnego rozmiaru guzików. Takie bardzo malutkie guziczki, to według mnie mogą się obejść bez dziurki, tylko może być po prostu we fragmencie dzianiny decydujemy, że to tutaj zapinamy. Ale przy guzikach od centymetra wzwyż to już nie przejdzie to i trzeba mieć dziurkę. No i tutaj właśnie przerobię kilka rzędów, żeby było widać. I ta dziurka, tutaj palec wchodzi luźno do tej dziurki z narzutem, a tutaj do tego mojego sposobu z famu on tak za bardzo nie chce. Także jest bardziej stabilny ten brzeg. Przerabiam sobie dalej. Tak. Jeszcze jeden rządek, żeby był kawałek dzianiny do pokazania. Z tej włóczki się bardzo fajnie robi setoso. Miękka dzięki alpace, dzięki strukturze takiej łańcuszkowej można to przerabiać na grubszych drutach, co jest na przykład ważne dla osób, które zaczynają swoją przygodę z dziewiarstwem, to chcą szybko widzieć efekt, no to jest normalne, więc tutaj mam, teraz Wam pokażę na jednej dzianinie, na jednym, jaka jest różnica w sposobach. W wyglądzie dziurki. Tu wezmę drut, żeby palcem nie... Czyli tutaj mamy bardzo widoczne, mimo że robiłam ścisło dziurki z narzutem. One są widoczne, ale według mnie są zrobione schludnie. A tutaj mamy dziurki, które są. O, są, ale ich nie widać. Później jak będzie w guziczek w środku, to one no, mimo wszystko trochę się rozciągną, ale to rozciągnięcie będzie takie kontrolowane i schludne. Pod światło, o tak, do kamery, to wygląda tak. Te dziurki są małe, o tu. Mimo że guzik z centymetr do, ja myślę może nawet do dwóch, spokojnie przejdzie przez tę dziurkę. Bo to jest elastyczne, ale jest takie właśnie stabilne. A tutaj te dziurki z narzutem są bardzo, no takie, mają tendencję do rozciągania mimo staranności w napinaniu nitki przy ich wykonywaniu. Jeszcze trzeci sposób. To jest sposób, który dawno temu, gdy zaczynałam przygodę z dziewiarstwem, wyczytałam w takiej starej książce, że miejsce, w którym chcemy, żeby była dziurka, po prostu zamykamy tyle oczek, ile chcemy, żeby ta dziurka miała. Czyli w miejscu, do którego dochodzę, zamykam, załóżmy dwa oczka. O. Zamknęłam dwa oczka. Idę dalej, ponieważ tu zamykam oczka, to nie mogę tych dziurek aż tyle zrobić, ponieważ zabraknie mi tych 20 oczek. Czyli w tym miejscu zamykam oczka. Nie, to miało być w drodze ulewę. Czekaj, jeszcze o tutaj. Teraz zamykam oczka. Jedno i drugie. Tak zamykam dwa oczka, żeby Wam pokazać to na troszkę, żeby jak uzyskać na przykład taką dużą dziurkę na jakiś większy guzik. A w rzędzie teraz powrotnym, w tych miejscach, gdzie zamknęłam dwa oczka, muszę nabrać dwa oczka. Tutaj było zamknięte oczko, o, tu jest to miejsce, więc muszę nabrać dwa oczka. Raz i dwa. I idę dalej. Przerabiam sobie dalej. Tu jest to miejsce, gdzie zamknęłam oczko, tak żeby mi się wzór zgodził, muszę popatrzeć. Tak, nabieram dwa oczka. Raz i dwa. I idę dalej.
teraz w tym rzędzie takim pierwszym po nabraniu oczek dopasowuję to, co mi tutaj wychodzi, do wzoru, żeby było dwa oczka prawe. Czyli tak, tu jest to miejsce, gdzie nabrałam oczka i widzę, że muszę je przerobić jako oczka lewe, żeby zachować. Ściągasz 2 na 2. Dwa oczka lewe, dwa oczka prawe. Idziemy dalej. O, tutaj jest to miejsce. Dwa oczka lewe. Dwa oczka prawe. I już. Jeszcze jeden rząd przerobię, żeby kamera zarejestrowała różnicę pomiędzy tymi wszystkimi sposobami. Popróbujcie sposobów tych, które Wam pokazałam. Każda z nas musi znaleźć własny swój sposób, który jej pasuje, który dla jej dzianin. Także tutaj, o, tutaj jest to pokazane. Tu jest ta dziurka. To jest właśnie na jakieś większe guziki. By dziurka była stabilna, to robi się, zamyka się po prostu oczka, a w rzędzie powrotnym nabiera się tyle, ile się zamknęło. Także z narzutem. Tutaj ten środkowy, mój ulubiony, stabilna dziurka. No i tutaj z zamknięciem oczek i nabraniem w rzędzie powrotnym. Także przykłady dzianinek różnych z dziurkami. Próbujcie, może w czymś pomogły moje wyjaśnienia, jak robię dziurki w plisie. Przy okazji, może jestem tutaj z Wami. Chciałam Wam pokazać. Najpierw, wprawdzie nowości w sierpniu pojawiło się u nas sporo, ale chciałam Wam pokazać tylko trzy z nich. Dwie dlatego, ponieważ mam z tej włóczki, dzięki uprzejmości Stasi, która wykonała przepiękny szal z włóczki Mohair Luxe Color, to jest od firmy Langyars. Są to motki 5. Kto lubi włóczkę Mohair Luxe, ten nie przejdzie obojętnie obok tych kolorków, bo to jest ta sama jakość. Motki są większe, 50-gramowe. I zamierzeniem moim i Stasi byłoby pokazać Wam, co z takiego jednego motka można zrobić, bo to się wydaje tak niewiele, prawda? 50 gramów włóczki i co z tego zrobić, więc to tylko pozór, że z tego nic nie wyjdzie, bo właśnie teraz chciałabym Wam pokazać przepiękne. To jest w kilku kolorkach dostępna włóczka. A Stasia wykonała z jednego motka włóczki, o, to był jeden motek, druty numer 5, taki oto szal. Szal on ma około 170 cm długości, a szerokości ma akuratnie, ja to mówię, że to jest szerokość w sam raz. Bo to jest szerokość pozwalająca na to, by ten szaliczek nie zajmował za dużo miejsca pod szyją, by grzał i dodawał uroku. Także przykład wykorzystania jednego motka włóczki Mohair Luxe Color w wykonaniu Stasi. Stasiu, dziękuję Ci bardzo, że wykonałaś ten piękny szal. Sposób wykonania tego szala będzie niebawem na naszej stronie. Będzie ażurek, z którego Stasia skorzystała, także bądźcie czujne. Niebawem wzór się pojawi na stronie. To jest przykład wykorzystania włóczki Mohair Luxe Color. O, do góry nogami. Także ten kolorek nazwany jest jako żółto-miodowy. Widać, jak pięknie się prezentuje. A tutaj mamy włóczkę Majestic od firmy Lanegato. Jest to mieszanka wełny z akrylem w wersji wielokolorowej i z takiego jednego motka można zrobić taki komin. O, tutaj to nie jest ten kolor pokazany w motku i w dzianinie, ale również ten kolor jest u nas na stronie. Piękne takie jesienne, kolor liści, kolor parku, jesienią, ażur. Tak się prezentuje. Bardzo przyjemna dzianina.
według mnie, jako komin, pokazuje od razu, jak to się ma, że tak powiem, ta długość do założenia do szyi. Także na szyjce się prezentuje w ten sposób, ta długość jest według mnie właśnie w sam raz, nie za długa, że wisi gdzieś. Pod szyją jest ciepło i kolorowo. Także tu jest przykład wykorzystania włóczki Majestic. Włóczka Majestic doskonale się nada na kominy, szale, czapki, jeśli będzie kolorowa z nią. A tutaj jeszcze, wprawdzie jeszcze nie mam dzianiny, żeby Wam pokazać, ale no nie mogłam przejść obojętnie koło włóczki Citrona, z których mam wielką słabość. I to jest włóczka z Ingolo, podobna do filigrana, w sensie z plotu, tylko grubsza. Czyli na sweterki jak najbardziej, ale też na szale. I ja właśnie tutaj sobie przewinęłam jeden moteczek, bo właśnie ten kolor mnie urzekł. Taki bardzo letni, żółty, pomarańczowy i różowy. I kolor się powtarza tylko raz w motku. Także tutaj nie wyjdzie barwny melanż, nie wyjdą paski. Znaczy będą paski, ale paski będą w zakresie jednego koloru. Czyli one łagodnie przechodzą z żółtego, później w pomarańczowy, a potem w róż. Także włóczka z Ingolo od firmy Atelier Citron. No i oczywiście nie mogłoby się obyć bez tego, bym nie pokazała tak do oka kamery dzianiny, jakie ostatnio wycierkałam, bo one inaczej wyglądają na zdjęciach na naszej stronie, inaczej włóczka wygląda w motku, a zupełnie inaczej, gdy ją biorę do ręki i pokazuję Wam, to też sprawia jakiś ogląd sytuacji, jak taka dzianina się prezentuje. To jest włóczka Lili. Włóczka Lili, która dziwna jest w motku. Jest taka trochę, ma nierówną strukturę, jest taka jak tasiemka, chociaż bardziej wstążeczka, a w dzianinie jest cudowna. Jest właśnie taka układająca się, lejąca. Można ją przerobić na grubszych drutach, można na cieńszych, trochę cieńszych. Także ja moją bluzkę przerobiłam na drutach 5,5. Z różnych kolorów, ponieważ nie mogłam zdecydować się, który mi się najbardziej podoba, było ich za dużo, to postanowiłam połączyć w jedną dzianinę, ale tak, że turkus się pojawia w prawie wszystkich, a jak wchodzi inny kolor, to on później jest na górze kontynuowany. Także włóczka Lili, według mnie jako letnia włóczka, jak najbardziej godna uwagi. Wydajna, bardzo wydajna. Ja na tę bluzeczkę zużyłam po motku z koloru i zostało mi z każdego motka. Także tutaj mamy włóczkę Lili. Włóczka Lino. Włóczka Lino od firmy Lankyans. To jest 100% len w formie tasiemki. W formie tasiemki, ale takiej z połyskiem, bo jak wiemy, len się nie błyszczy. A tutaj proces produkcji tego lnu był taki, że ta dzianina ma połysk, w szczególności w słoneczku to widać. Jest ciężka, nie rozciąga się, bo taka kiedyś do tej włóczki zarzuty były, że włóczka się rozciąga. Ona w dzianinie prezentuje się właśnie w sposób taki ciężki. Dobrze jest ją przerobić na cieńszych drutach niż zalecane, bo ja zrobiłam to na 3,75, mimo że producent zaleca od czwórki. To w związku z tym, że chciałam mieć sukienkę, to postanowiłam to zrobić ciaśniej, żeby całość się prezentowała właśnie. No i ta moja sukienka. Na stronie ją możecie obejrzeć. Lino powróciło do naszej oferty, bo uważam, że warto spróbować tej włóczki. Także to. A, jeszcze nie, bo już myślałam, że koniec. Jeszcze tak na zupełny koniec pokażę Wam, co na pożegnania lata dziergam. Ponieważ włóczkę Elle uwielbiam, w związku z taką jej niejednorodną strukturą, w związku z tym, że zwalnia zupełnie z używania wzorów, można sobie po prostu siedzieć i przyjemnie przekładać oczka w jerseyu, tak jak ja tu mam na sukience, to w tym razem na koniec lata postanowiłam wydziergać w kolorze białym. I ten kolor biały przyjemnie
prześwituje skóra przez niego, nie ma wielkich dziur. Także to jest na drutach numer 4, włóczka Ella. No i to już będzie koniec. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu.